nazywam się Rafał Grodzki. Ja jestem człowiekiem, który dzisiaj może odmienić los waszego życia. Jak to się może stać? W bardzo prosty sposób. Mój los został odmieniony. Nie jestem człowiekiem, który opowiada jakieś teorie. Nie jestem człowiekiem, który sobie tutaj przyszedł pobeczeć do mikrofonu. Jestem człowiekiem, który doświadczył realnego przełomu. I dzisiaj jestem świadomy, że przełom, którego doświadczyłem, jest przełomem trwałym, który się nigdy nie kończy. Jest przełomem, który przynosi prawdziwe życie. I to prawdziwe życie w obfitości. Przyjaciele, ja dzisiaj mam wam do przekazania dobrą nowinę. Dobrą nowinę o prawdziwym życiu. Wiecie, jak ja to zrobiłem? Żeby się dowiedzieć prawdy, zbadałem swoje serce. Wiecie, jest tak, że wielu ludzi potrafi sobie narzucić dyscyplinę i trzymać się tej dyscypliny. Wielu ludzi potrafi się zdyscyplinować. Ale wielu też ludzi potrafi sobie zadać pytanie w swoim sercu, co jest dla niego tak naprawdę ważne. I w tym kraju religijnym, zaznaczam, religijnym, wielu mówi, że wierzy w Boga, ale teraz ta wiara w Boga musi być połączona z twoim sercem. I teraz prawda jest taka, czy ty potrafisz zrobić sobie rachunek sumienia serca na podstawie tego, w co wierzysz, na podstawie właśnie tego, w co wierzysz, bo na podstawie twojego serca będziesz rozliczony właśnie przed tym Bogiem, w którego mówisz, że wierzysz. Ja wam teraz powiem, jak prosta jest dobra nowina o Jezusie Chrystusie i jak łatwo zbadać swoje serce. Musisz sobie zadać proste pytanie. Proste pytanie, czy jesteś wdzięczny prawdziwie w sercu za to, co wykonało się na krzyżu Golgoty? Bo na krzyżu Golgoty wykonało się coś więcej niż tylko to, co słyszysz od małego. Bo śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu to jest coś więcej niż ten oklepany slogan, który od małego każdy słyszał. To jest coś znacznie większego. Ja ci dam proste porównanie. Wyobraź sobie, że ktoś z twojej rodziny w drastycznym momencie, kiedy mają kogoś zabić, mają zabić ciebie i ten ktoś bierze na siebie tą winę i umiera za ciebie. Wyobraź sobie taką prostą sytuację. Czy potrafisz sobie wtedy wyobrazić, jak byłbyś wdzięczny, gdyby ktoś bliski oddał za ciebie życie? Jeśli potrafisz sobie to wyobrazić i sprowadzić to do pułapu twojego serca, to ja ci teraz mówię, że Jezus Chrystus tak samo umarł za ciebie, tak samo oddał życie za ciebie, ale to nie jest taka byle jaka ofiara, bo śmierć Jezusa na krzyżu jest najpotężniejszym dziełem w dziejach ludzkości i na podstawie tego, że Jezus Chrystus oddał za ciebie życie i na podstawie tego, że ty szczerze w sercu w to uwierzyłeś, zostaniesz rozliczony przed Bogiem, kiedy będzie czas twojego końca tak zwanego, tego, czym się nazywa tutaj życie na ziemi. Wtedy zostaniesz rozliczony z tego, czy uwierzyłeś w to, co Jezus Chrystus zrobił na krzyżu Golgoty. Wielu z was nie zdaje sobie sprawy z tego, że dzisiaj idziesz do domu i być może masz wywalone na to, co ja mówię. Być może nie obchodzi cię to teraz, ale chcesz, czy nie chcesz, staniesz przed tym, co teraz słyszysz. Staniesz przed tym, że zostaniesz rozliczony z tego, co ja ci dzisiaj głoszę tutaj. Każdy zostanie rozliczony z priorytetu, który wybrał w swoim życiu. Ja wybrałem Jezusa. A wiecie, jak to się stało? Ja byłem człowiekiem, któremu nikt by nie wcisnął takich głodnych kawałków o jakimś Bogu, którego ja realnie nie widzę, tak jak kiedyś myślałem. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku prawdziwie uwierzyłem w Jezusa w zakładzie karnym. Byłem przestępcą. Ja byłem zwykłym, ulicznym bandziorem. Brałem narkotyki, tak jak tutaj wielu z was. Melanżowałem ile się dało. Okradałem ludzi. Jeździłem do krajów trzeciego świata kręcić lewe biznesy. I tak się moje życie toczyło.
Ale kiedy zrozumiałem, że ta droga, że ten obrany kierunek życia ma swój kres wtedy, kiedy umrę i ma swój kres w trumnie, to ja zrozumiałem, że tutaj nie o to chodzi. Ja wtedy zacząłem analizować tego Boga, zacząłem o Nim rozmyślać. I kiedy znalazłem się w sytuacji drastycznie ciężkiej, zawołałem do Niego. Ja w sytuacji mojego życia, która była ostateczna, by się wydawało, na samym dnie byłem. Ja wtedy potrzebowałem pomocy, potrzebowałem ratunku, czułem się podle, byłem w więzieniu. I wtedy przeczytałem, że za te wszystkie moje występki, których ja się dopuściłem, zapłacił Jezus Chrystus, że On poszedł na krzyż za to, że On to zrobił osobiście, dla mnie, nie dla wszystkich, dla mnie, nie dla mnie przy okazji, ale dla mnie osobiście. Ja kiedy to zrozumiałem, to ja w to uwierzyłem, ja powiedziałem, ja Ci dziękuję, Jezusie, że Ty to zrobiłeś dla mnie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty to wszystko wziąłeś na siebie. Ja Ci dziękuję za to, że Ty mi dajesz życie i że ja nie muszę teraz płacić ceny za swoje występki. Ale chciałem Ci powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Jeśli uważasz się za dobrego człowieka, jeśli uważasz, że Twoje dobre uczynki mają jakąś wartość przed Bogiem, poza Chrystusem, to Ci powiem, że jesteś w wielkim błędzie. Bo poza Chrystusem Bóg nie widzi i nienawidzi człowieka. Poza Chrystusem jesteś skazany na karę śmierci. Poza Chrystusem każdy jest skazany na karę śmierci. Nieważne, czy jest dobrym człowiekiem. Nieważne, czy robi dobre uczynki każdego dnia. To jest w ogóle nieważne. Ważne jest Chrystus. Ważne jest to, że Chrystus zapłacił cenę za grzech całej ludzkości. To jest ważne. I to ma znaczenie przed Bogiem. Jeśli Ty uznasz to za prawdę, tą prawdę ostateczną, bo to jest prawda ostateczna do życia każdego człowieka, to, że Jezus Chrystus poniósł karę za Ciebie. Jeśli Ty to uznasz w swoim sercu, to ja Ci mówię, że będziesz zbawiony, bo tak mówi Bóg w swoim słowie. Będziesz zbawiony nie z uczynków, ale z wiary w to, co się wykonało na krzyżu Golgoty. I ja dzisiaj, mówiąc Ci tą informację, stawiam Cię w miejscu życia i śmierci, bo życiem jest to, że Jezus oddał za Ciebie życie, a śmiercią jest to, że nie uznajesz tego jako prawdę do swojego życia. Przyjaciele, jest jeszcze jedna dobra nowina. Dzisiaj tutaj, w tym miejscu, każdy, kto choruje albo źle się ma w jakikolwiek sposób, jest obciążony jakimikolwiek nałogami, może tutaj przyjść, bo w imieniu Jezus 2000 lat temu dokonało się uzdrowienie. Jezus wziął na siebie każdą chorobę po to, abyśmy my tutaj dzisiaj mogli Ciebie uzdrowić z każdej choroby. Więc jeżeli chcesz, to przyjdź, a ja Cię uzdrowię, uwolnię od nałogów, uwolnię od demonów. Jeśli tylko tego potrzebujesz, to przyjdź tutaj.